Można sprawdzić earthquake na stronie internetowej MSM. No i było, nie było to duże 3,2, ale 3,2 to już nie jest mało. Marcin S., ten, który nas nie lubi, pisze, wystarczy, że prądu nie będzie i 90% ludzi zniknie. No właśnie, o, to masz rację, Marcin. Jesteśmy tak uzależnieni od prądu, że no, cała nasza cywilizacja praktycznie nie istnieje, jak prądu nie będzie, ale dlatego, jeżeli ktoś chce przetrwać to, no, to powinien się przygotować na to. Przede wszystkim woda i jedzenie. Jedzenie, jakieś suche orzechy wystarczą, żeby przeżyć. No i to, co ja mówiłem, myśmy z Egi przecież przez lata mówili, że ludzie powinni się zacząć już łączyć w grupy podobnie myślących, podobnie czujących, pomagających sobie. Nie na internecie, tylko w realu, bo w momencie, kiedy coś się stanie, no to po prostu tacy ludzie zaczną sobie pomagać, będą żyć, będą mogli przeżyć, bez prądu nawet, bo tak naprawdę wtedy po co nam będzie prąd? Będziemy musieli wrócić do podstaw, nie? Może warto tutaj powiedzieć, Andy, że jest taka strona prepareforchange.net, prepareforchange.net, która dokładnie opisuje, co trzeba zrobić, żeby nie stracić ze sobą kontaktu. Jakie mechanizmy, co, gdzie zapisać i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego się tam można nauczyć. To wszystko jest zapisane na stronie. Właśnie dostałem coś ciepłego do picia, bo już mi zaschło w gardle. No tak, tak. Mieliśmy troszeczkę pogadać, widzisz, ale się dobrze rozmawia, a ja będę musiał uciekać, bo poczekaj, do montowania dużo filmów. No dobrze, poczekaj, ja tylko pokażę tą stronę i jeszcze musimy coś pokazać. Poczekaj. Prepare for Change, tak. Słuchajcie, to, oczywiście na głównej stronie to jest blog, ale tam znajdziecie u góry, czekajcie, niech ja to znajdę, bo nie pamiętam, gdzie dokładnie, ale tam jest informacja o tym, jak siebie należy przygotować. Jest mapa, na tej mapie można znaleźć ludzi, którzy są już członkami Prepare for Change, i wiedzą, co trzeba zrobić, kiedy będzie godzina W.